dobiega powoli do końca drugi dzień trwającego 12. Międzynarodowego Turnieju Koszykówki Dziewcząt i Chłopców w dwóch kategoriach wiekowych. Podobnie jak w dniu wczorajszym, tak i w dniu dzisiejszym, to jest sobotę 5 lipca, sympatycy koszykówki, którzy odwiedzili 5 dni żnińskich hal sportowych, na brak koszykarskich emocji nie mogli narzekać, ponieważ w akcji mogli ponownie zobaczyć 37 zespołów z zagranicy, jak i z Polski, rywalizujących o kolejne punkty w tych rozgrywkach. Już na początku dnia o godzinie 9 w hali 2 Elo Leszno w pięknym stylu pokonuje hiszpańską drużynę, która mogła tylko pomarzyć, aby dorównać kroku leszczynianom. Po tym spotkaniu, na tym samym parkiecie MKK Gniezno zagrało swój trzeci mecz w turnieju z drugą hiszpańską drużyną. Tu emocji nie brakowało od samego początku aż do jego zakończenia. Wynik co rusz zmieniał właściciela, a czwarta kwarta była najbardziej dramatyczna. W końcówce gnieźnianie ponownie remisują, a następnie obejmują trzypunktowe prowadzenie, kiedy sędzia odgwizdał osobisty dla Hiszpanów z zaliczonym wcześniej koszem. Na tablicy widniało 40-41 dla nas, a na ławce rezerwowej i trenerskiej jednej i drugiej strony zapanowała wrzawa, lecz powiem szczerze, po stronie gnieźnieńskiej było nieco głośniej. I zawodnik hiszpański przy pełnym dopingu sektora gnieźnieńskiego ku naszemu szczęściu tego rzutu nie wykorzystuje i MKK Gniezno plasuje się w pierwszej czwórce turnieju. Innym równie ciekawym meczem rozgrywanym w sobotę był pojedynek TS Basket Gniezno z ukraińską ekipą z Umana, który był momentami bardzo zacięty i wyrównanym spotkaniem koszykarskim. Na fakt równej walki o każdy punkt w tym meczu niech przemawia pierwsza kwarta, która zakończyła się bezpunktowym wynikiem. Ostatecznie jednak gnieźnianki pokonały Ukrainki 67-14. Bardzo słabo wypadła ekipa z Torunia, która gładko oddała punkty niemieckiej drużynie, a Holenderki po bardzo ciekawym pojedynku wygrywają z drużyną z Białej Podlaskiej. Decydującym dniem będzie niedziela 6 lipca, czyli ostatni trzeci dzień turnieju. Tego dnia bowiem poznamy zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych. W tym dniu również zostaną rozdane puchary najlepszym trzem zespołom w każdej kategorii wiekowej, których fundatorem jest Urząd Miasta Gniezna. Przypomnijmy, iż organizatorem, a zarazem pomysłodawcą 12. już edycji Międzynarodowego Turnieju Koszyków jest Marek Szczepanowski, prezes TS Basket Gniezno, który zarazem pełni funkcję inspektora kultury i sportu w Urzędzie Miasta w Gnieźnie. W tym dniu towarzyszyliśmy z kamerą podczas kilku spotkań, a meczem MKK Gniezno z hiszpańską ekipą nagraliśmy czwartą kwartę w całości. Nazywam się Łukasz Samul, jestem trenerem Polonii 1912 Leszno, kategorii juniorów. Po dzisiejszym dniu jesteśmy liderem na razie naszej grupy. Chłopaków moich oceniam na bardzo dobrym poziomie, grają to co chcę. Rozwijają się, nasza gra ofensywna się polepsza, przygotowanie do przyszłego sezonu jest bardzo dobre. Przed obozem daje mi to też wiele wskazówek, co poprawić. I myślę, że ten turniej da bardzo wiele chłopakom. Owszem, jak przyjechaliśmy już w czwartek, wyszliśmy na wieczorny spacer obok katedry. Bardzo nam się podoba. Ja osobiście tutaj mam rodzinę, to też częściej jestem. Chłopakom się bardzo podoba. Byliśmy wczoraj na basenie. Wszystko jest super na tym turnieju. Thank you.
jeśli chodzi o to, że mamy dwa zwycięstwa na koncie, no to jesteśmy bardzo szczęśliwi. Dzięki temu dostaliśmy się już do pierwszej czwórki tegorocznego turnieju. Natomiast jeśli chodzi o ten ostatni mecz z Hiszpanami, możemy sobie tutaj właściwie na własne życzenie zafundowaliśmy sobie takie emocje w końcówce. Raz, że nie wykorzystywaliśmy dogodnych sytuacji w ataku. Dwa, sporo błędów w ostatnich sekundach, łącznie z faulem na 300 do końca czasu gry. Także te emocje sami sobie zawodnicy zapewnili. Mam nadzieję, że z meczu na mecz, że zespół będzie się rozkręcał i więcej takich sytuacji nie będzie. A dodam, że początek tego meczu w sumie był dla nas bardzo udany. Przewaga 11-2. Wszystkim się wydawało, że to będzie spacerek. Jak pokazuje jednak sport, nie można być niczego pewny. Tym bardziej sport młodzieżowy. Tutaj każdy chce wygrać i daje z siebie wszystko do samego końca.